szampon zagęszczający włosy. Produkt, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem, jest ogromna powracalność, jeżeli chodzi o klientów w stosunku do tego produktu. Sama osobiście jestem zachwycona, ponieważ działanie dobroczynne tego szamponu odczuwam osobiście. Pytanie jest, co takiego zawiera sam produkt, że rzeczywiście czyni takie cuda? Ja może spytam najpierw o co innego. A co robi, co zawiera, co powinien robić zwykły szampon? Ja mogę powiedzieć tyle, że używam różnych produktów, natomiast ten szampon przede wszystkim powoduje coś takiego, że włosy są rzeczywiście zdrowe, są mocniejsze, ale jednocześnie to czego doświadczam, nie wyczesują się na szczotce. No po prostu coraz mniej ich jest w wannie i coraz mniej na szczotce. No bo zwykły szampon tak naprawdę służy do tego, żeby umyć włosy, tak? Żeby były czyste, lżejsze. To też jest ważne. Prawda? Natomiast praktycznie rzecz biorąc nie oczekujemy od niego, że po nim włosy się nam zagęszczą, wzmocnią. Zresztą nie dziwne, bo w zasadzie nie moglibyśmy tego oczekiwać, bo zwykły szampon jest w stanie tylko i wyłącznie tą martwą część włosa wystającą ponad skórę głowy oczyścić, ewentualnie jakoś tam wypielęgnować, natomiast nie jest w stanie sięgnąć w głąb. Ten szampon ma tą zaletę, że jako jedyny, to jest technologia chroniona patentem, ma taką możliwość, żeby sięgnąć do cebulki, żeby odżywić włos tam, gdzie on się rodzi, tam, gdzie on jest wytwarzany przez skórę głowy. Jest to miejsce, do którego żaden zwykły szampon czy tak zwane odżywki też nie docierają, ponieważ jest to na tyle głęboko w skórze głowy, że i tak chronione jest naskórkiem, później warstwą żywych komórek skóry, że jak gdyby od góry nie można tam dotrzeć. Tutaj jest zastosowana technologia aktywnej diosminy. Diosmina jest to taka substancja pochodzenia roślinnego, która powoduje wzrost przepływu krwi w naczyniach, zresztą poprawia przepuszczalność naczyń, poprawia również krążenie limfatyczne i dzięki temu, jeżeli dostanie się w pobliże tych naczyń, powoduje znacznie zwiększony przepływ krwi i limfy, czyli dostarczanie do cebulek włosowych i tlenu i substancji odżywczych, które normalnie są w krwi w dużo większej ilości, ale co więcej, może wtedy dostarczyć też substancje, które razem z tą diosminą nałożymy na głowę. I dzięki czyli temu można powiedzieć, że to jest szampon, który tak naprawdę jest produktem leczniczym dla naszych włosów. Do pewnego stopnia na pewno tak, bo oczywiście nawet zdrowe włosy, tak? nie musi być to jakiś problem z włosami, żeby chcieć sobie zagęścić. Mnóstwo przecież jest osób, które chciałyby mieć po prostu mocniejsze, gęściejsze, grubsze, dłuższe włosy, prawda? Czyli w tym sensie on jest w stanie po prostu osiągnąć efekt dużo lepszego odżywienia cebulki włosowej, a tym samym nowy wyrastający włos, nie tylko ten, który każdy inny szampon może wypielęgnować, ale ten nowy wyrastający włos jest już dobrze odżywiony i w dużo lepszej kondycji. Pytanie jest tylko takie, czy ten proces będzie dotyczył tylko osób młodych, czy już te osoby z wcześniejszym PESEL-em też mają szansę na zdecydowaną korzyść? Ja bym powiedział, że nawet osoby starsze osiągną korzyść większą, ponieważ to jest tak, że u osób młodych te włosy z natury rzeczy są zwykle jeszcze zdrowe, mocne, gęste. Natomiast z wiekiem coraz więcej mieszków włosowych zaczyna zamierać. One nie giną całkiem, ale stają się w takim stanie letargu, tak? Stają się nieaktywne. I w związku z tym, że ten szampon może pobudzić te mieszki włosowe, które już przestały produkować włos, mogą wyrosnąć włosy tam, gdzie już nawet od lat ich nie było. Fantastyczne wieści i myślę, że to jest jeszcze ciekawsze i lepsze dla nas, bo
Oprócz szamponu niebawem ukaże się odżywka, również z diosminą. Tak jest. Czyli ta pielęgnacja będzie taka bardzo profesjonalna i pełna. Tak. O odżywce też za chwilkę możemy porozmawiać. Ja dodałbym jeszcze w przypadku szamponu jedną informację, że to jest też bardzo polecany produkt dla osób, które mają łysienie androgenowe. Czyli to wcale nie dotyczy tylko mężczyzn. Łysienie androgenowe może dotyczyć też kobiet, ponieważ kobiety, choć niższy poziom, ale też testosteron posiadają. A testosteron przekształcany w dihydrotestosteron, czyli taką bardziej agresywnie działającą na włosy formę, może powodować łysienie. I teraz w tym szamponie znajduje się również taki związek, który hamuje przekształcanie tego testosteronu w tą bardziej agresywną, gorszą formę, zwaną zabójcą włosów. Czyli w rezultacie, kiedy będziemy regularnie stosować ten szampon, nawet osoby, które mają problemy związane z tym łysieniem androgenowym, będą miały znacznie więcej, znacznie zdrowsze włosy. No to jest fenomenalna wiadomość i dostępność tego produktu właśnie dla przeciętnego użytkownika, to jest po prostu fenomenalne. Także ja jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogę korzystać z takiego produktu. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję.